To tylko jedna dziewczyna! Ta jedna dziewczyna kopie nasze tyłki! Na krzesła! Dobra, otoczyć ją! Złapiemy ją! Zajdź ją z boku! Zajmijcie się nią! To tylko jedna dziewczyna! Ta jedna dziewczyna kopie nasze tyłki! Tak żerać! Wszystkich nas nie powstrzyma! To tylko jedna dziewczyna! Ta jedna dziewczyna kopie nasze tyłki! Na krzesła! Wszystkich nas nie powstrzyma! Zajdź ją z boku! Dobra, to podnijmy ją! Thank you.
dziewczyna! Ta jedna dziewczyna kopie nasze tyłki! Nacierać! Wszystkich nas nie powstrzyma! Dobra! To tylko jedna dziewczyna! Ta jedna dziewczyna kopie na ciebie! Zaczynać! Wszystkich nas nie powstrzyma! Dobra! Zacięło się. Co jest grane? Ach, jak oni mogą tak żyć? O Boże! Rim! Będziesz miała towarzystwo! Lara! Mamy ją!
W środku, ale wiem gdzie. Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem. Stąd nie dam rady się wspiąć. A, niech to szlak. Oni mają tu jakieś dźwigi towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. Okej, zrobi się.
Japonii epoki Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. Inro były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano rzeczy osobiste, czymś w rodzaju starożytnego portfela. Grim!
szlak w dół! Rzuć broń! Albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się masz do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie draśnięcie! Ja jestem z Glasgow! A teraz kopnij za krawędź! Nie! Zapłacą mi za to. Pałac. Muszę się dostać do pałacu. Przeciąć linę! Już się robi! Mam ją! Cholera! Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Dzięki Bogu. Rod? Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Grim, ty uparty draniu. Rod, tak mi przykro. Nie. Niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Helikopter ratunkowy N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Roth. Daj im jakiś znak. Ja idę po sam i innych. Laro, może ja powinienem... To nie jest tak jak z tamtym pilotem, Rod. Ja wpakowałam sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. Thank you.
Dobrze, Laro. Tylko uważaj. Na moście roi się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się. Będę cię osłaniał przez całą drogę. Na muszce. No to dalej. Co tam się wyprawia? Myślisz, że dorwali tę obcą? Nie martw się. Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie. Ojciec mafia zrzuci nas oni, jak jej nie znajdziemy. Tylko jeśli zawiedziemy. A tak nie... Co? Już się bałem, że cię straciłem. Nic ci nie jest? Mój włos. Nie widzę go. Wypatruj oczy trupy. Jest w kapliczce na klipa. Ognia. Schowajcie się za czymś. Nie ruszaj się, bo cię zobaczę. Nie ruszaj się, bo cię zobaczą. Zaczekaj. Teraz! Stój! Zaczekaj. Już prawie go mam. Ruszaj! Stój! Czekaj. Czekaj. Laro, chyba masz czystą drogę. Dzięki za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Laro, uważaj! Poddaj się, bo skręcę jej kark! Spadli! Czy ona nie żyje? Nie, nie widzę. Schowajcie się za czymś! Tam jest! Laro, jest ich zbyt wielu! Uciekaj stamtąd! Mamy już to!